Komisjo, Panie Doktorze, Wysoki Senacie, Szanowna Pani Dziekan Wydziału Biologicznego, wielce Szanowny Księże Redaktorze, Magnificencje Rektorzy, Wasze Ekscelencje Księże Arcybiskupie, dostojni goście, Szanowni Państwo. Powierzenie mi promotorstwa przywodzi honorowego doktoratu księdza redaktora Adama Kamińskiego to dla mnie ogromne wyróżnienie i wzruszające zadanie. Fantastycznej przyjemności, delektacja. Pozwala wyrazić przekonanie, że przyjmujemy poczet doktorów Pana Ekstraza naszego Uniwersytetu, czyli tak wielkiego formatu duchowego i intelektualnego. Ze wszechmiarodnego tego zaszczytu, reprezentującego ważny głos w tak obecnie podzielonej przestrzeni publicznej, kościelnej i lokalnej. Wciąż potrzeba profesjonalnego, krytycznego, misyjnego, refleksyjnego i nieśpiesznego dziennikarstwa, opisującego świat z uwzględnieniem faktów, dziennikarstwa odpowiedzialnego i niezależnego, dbającego o obiektywizm i wiarygodność informacji. Tak rozumiem tę profesję tygodni. I takie jest pisarstwo publicystyczne księdza Adama Kamińskiego. Wielce Szanowny Księże Redaktorze, niech mi wolno będzie w imieniu całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego życzyć zdrowia, kolejnych książek, obecności w mediach i takiej jak dotąd kreatywności.
zmuszeni w stosunku do tych, którzy to przyznali, to powiedział pan, czy to w czwartym miejscu jakaś pomyłka. Strasz, w kościele proszę, żeby ludzie to mówili. Nie chcę się pokrytomić, trudno i przyznać się, że już się bardzo cieszę z tego wspaniałego tytułu. To jest ogromna radość. No, słuchanie na swój temat, takie dokładne jest, takie trochę doświadczenie trudne. Mi się w życiu nie zdarzało tak długo słuchać na swój temat takich rzeczy, ale ludzie, które lubią jako chwalą, ale też wie, że to wszystko jest co wygląda. Dziękuję więc za to tym wszystkim, którzy brali udział w tej drodze do przyznania do uniwersytetu zaprocowania. Musiałem się na to zgodzić z tym trudnym silnym. Dziękuję także Państwu, którzy przybyli, którzy przysłali swoje głosy solidarności i przyjaźni. To jest zawsze to ogromny dla mnie. Aż przerażający, nie czuję, że zasługiwał na to, na tak wspaniałe święto. No, ale już jest, to jest. Cieszmy się nim. To grono doktorów honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego jest nie tylko wspaniałe i zaszczytne, ale muszę powiedzieć, że jest mi bardzo bliskie. Tak. Pomyślałem, że chyba formą będzie przynajmniej wymienić po nazwisku tych ludzi, z którymi coś mi osobiście łączy, albo znajomość osobista, albo słuchanie ich jako wykładowców, albo bliskość tego, co pisali, jakieś nawet znaczenie w moim życiu duże. Wymienię tylko kilku, to jest pisanie co sporo dłuższa. Z tych wczesnych, 1949 rok, Julian Tumczyk, Tadeusz Kotar-Gliński, Wiktor Doroszewski, Józef Hałasiński, Janusz Szczepański, Konrad Jarzewski, Karol Dedecius, Leszek Kołakowski, Józef Kiszczer, Jan Karski, Tadeusz Ulewicz, Andrzej Bańcki, Andrzej Wajda, Kazimierz Denier, Margaret Thatcher, no, to jest bardzo wysoko, ale Władysław Bartoszewski razem, parę, Amos Oz, Krzysztof Zanussi, Umberto Eco, Krzysztof Konek. Nie będę się rozwoju, co mnie z poszczególnymi z tych ludzi łączy, ale chciałem ich tutaj komemorować. Teraz chciałbym się podzielić, bez profesora, najważniejszego niż jestem, po prostu garścią doświadczeń katolickiego księdza, zresztą mam zaszczyt być drugim księdzem z honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego i też świetnym towarzystwem katolickim Józefa Kisznera. Tego księży, który nie obsypują Państwo tymi tytułami. Jak wiadomo, rzadkość jest czynnikiem wartości odtwórczych. Co się dzieje z moim ego, można sobie wyobrazić. Chciałem się podzielić doświadczeniami niektórymi, dla mnie się ważnymi, katolickiego księdza, zarazem redaktora, dziennikarza. Jest to kilka przemyśleń, doświadczeń z ostatnich 54 lat mojego życia w Tygodniku Powszechnym, czy z Tygodnikiem Powszechnym, bo to 54 lata się tego dużo uzbierało. Nie będą wszystkie oczywiście odchłane mądrości, którymi mógłbym się dzielić, bo Państwo już tego nie wytrzymali dużo. Kilka tylko elementów, które przed którymi staje katolicki ksiądz i katolicki redaktor, katolicki wydawca. Na tygodniu kultury katolickiej w 2004 roku zrobiłem zdanie bardzo mądre.
policji powiedziałbym inaczej, niszczy się także wolność.